No, zacznę odpowiadać od końca na to pytanie i przychodzą mi od razu na myśl dwa nazwiska moich ulubionych pisarzy włoskich i ten starszy, moja młoda fascynacja Dino Buzzatim, jego opowiadania, jego poczucie humoru, czarne, przejmujące. To jest taki pisarz, który zawsze miał dla mnie coś więcej niż tylko talent do pisania. Jakiś rodzaj wizji, przenikliwości, którą potrafił przenieść na papier. I moja druga fascynacja to Tabuki, którego odkryłam wiele lat temu i który mi towarzyszył też w pisaniu, którego niezwykle podziwiam jako pisarza. Rzeczywiście to jest bardzo ciekawa uwaga, spostrzeżenie, że we własnych hymnach mamy, że wspominamy o sobie te dwie nacje. Dla Polaków ja myślę, że Włochy są taką mekką kultury. To jest podziw, fascynacja, a nie wiem zupełnie za co Włosi lubią Polaków, czy co w Polakach podziwiają. Nie mam pojęcia, jak to działa w drugą stronę. Myślę, że też trochę ironicznie nazywając te relacje, myślę, że jesteśmy od siebie odpowiednio daleko, żeby się nie móc nie lubić.